Hej, z tej strony Drakonager, witam was w siódmym odcinku serii Zagrajmy Draka Stankilia, są Secret. Cóż, ostatnio z jakiegoś powodu zostaliśmy jak gdyby wyrzuceni z Tai Shayany, w sensie, że portal też został zamknięty. I cóż, mamy poznać z Inu, mam nadzieję, że dobrze czytam to imię, i dowiedzieć się, jak możemy tam wrócić do tego antycznego miasta. I tak, posprzedawałem niepotrzebne przedmioty. Zarobiłem niewiele, 41 dukatów, 4 talary, 3 grajcary. Jedna moneta z Tai Shayany jest warta, uwaga, uwaga, 1 dukat, 2 talary, 1 grajcar. Wow, bogactwo, nie ma co. Więc tak, pomyślałem sobie też, że przy okazji ulepszę sobie naszą drużynę. W moim przypadku wezmę budowę. Proszę bardzo, jaki mięśniak ze mnie. Napakowany 25 punktów, to naprawdę sporo. Będę naprawdę teraz jeszcze większe obrażenia zadawał, to mi się podoba. W przypadku Fairies intuicja, żeby zwiększyć. No, chociaż o jeden punkt to właśnie energię astralną, zawsze coś. Okej, okay, no. Punkty zdrowia, no, jeden punkt i dwa w budowę. Proszę bardzo. U Ardo, no cóż, pozostaje budowa. Niestety nie na maksa. Nie mam aż tyle punktów. Ale drużyna jest, myślę, dobrze przygotowana do kolejnych starć. A ostatnio walczyliśmy z Hordą. Hordą bezimiennego. Właśnie podczas tej batalii nas po prostu przeniosło z powrotem do naszego świata. Cóż. Dowiedzmy się, jak możemy wrócić po Filiasona i mu dalej pomagać. You have returned. And you found him, but you lost him again in that other world. Is that right? The voice in the darkness. Okej, ja z prorokami zadzierać nie zamierzam. Almost like they wanted to like the voice want to possess him. Speak with my voice. I might have harm the storm. Of my goddamn spirit. Let the other spirit see. Do you know what he likes? Niestety, ale najprawdopodobniej to jest właśnie jedyna metoda. It is the only way to save him. What's this trying to see? The High King is returned. His champion. Great mother watches over. He fights. Okej, trochę to niepokojące. O, ruiny w Elfim Lesie. No cóż, dziękujemy za twą pomoc, za twoje poświęcenie. Kapitan na pewno to doceni. Już nie mamy chyba o co pytać, ale dobra, zobaczmy. Czy to już było? Nie no, chyba to już było. Dobrze. Wiemy, gdzie się udać. To dobrze. A, przypomniało mi się, że mieliśmy się podzielić skarbem z Kaelasonem. No, możemy okłamać, ale powiedzmy, jak to było. The River Father. We don't want any trouble with him, that we don't. I spoko. No dobrze. Udało się.
I no, powiedział nam, gdzie mamy się teraz udać. Elfi Las. Wspaniała lokacja. Ciekawe, czy Gwendala by nam uwierzyła, gdybyśmy powiedzieli, że rozmawialiśmy z wielkimi elfami, ale pewnie twórcy nie przewidzieli takiej opcji dialogowej. No, szkoda. Nawet jeśli to pewnie po prostu uzna, że jesteśmy nienormalni, albo że sobie znikpimy. Tak też mogło być. No dobra, w każdym razie nasz obecny cel podróży. Elfi Las. I always enjoy it, but I'm tough. What can I do for you? Where we. Miło jest tutaj wrócić. Ponownie zbieramy drużynę. Okej, okay. Szczelina między sferami, faktycznie. Sparańskie ruiny. Mieliśmy się. Oto miejsce. Michek, słuchaj z drogi. Bo cię usunę. Dlatego chciałeś. Sam się prosił. Nie dla osób z lekkiej wysokości. Tak powiem. Chyba żuki będą w pobliżu. Kolejne zwierzęta, które trzeba wytłuc w drodze do celu. Może da się jakoś ominąć, żeby nie wdawać się w walkę? Może na około spróbujemy? Nie szarżuj w nas! Jelonku, jak to tak można? Nieładnie. No i tyle z pseudo omijania przeciwników. Chciałem powiedzieć pseudo skradania się, ale no, nie mieliśmy możliwości skradania się, więc nie byłoby to zbyt adekwatne do sytuacji. To żuki też potrafią dowalić. To przyznać. No i o tym mówię. Jakby takie nic, a patrzcie, no, poharatali nas. To jest wręcz niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. Więc to. Okej. Tego się nie spodziewałem. Swój czy wróg? Takie zasadnicze pytanie. Niestety gra mi się zawiesiła. No cóż, no zdarza się niestety. Może gra nie jest przystosowana do nowszych systemów. Ja gram na Windows 7, a wtedy mogła być najnowsza Vista chyba. Dobra, mniejsza. W każdym razie może po prostu gra ma sobą optymalizację. Dobra, zobaczmy, czy nas zaatakuje. Sanya Zafirra, Udauser Zanda, none shall pass. Tak? My przejdziemy i co nam zrobisz? No dobra, będzie walka. Sam tego chciałeś. Nawalamy, czym się da. I tyle. Standardowa taktyka, bym powiedział. Jakże często przez nas stosowana. Okay.
for the Emperor. Udało mi się przywołać tego chyba najlepszego Jina. Lepiej. Jak dla mnie przynajmniej. Muszę przyznać, pion kulisty to nie byle co. Damy radę. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Zresztą już nie z takimi walczyliśmy. No już prawie. Teraz tego dobić. Sukces! No jakże? No jest szczelina między sferami. Szkoda, nie mogę nic stąd zebrać. Jak stary może być ten gigant? Nie wiem. No cóż, no, oskurować też nie można, bo to nie jest zwierzę. No cóż, no. Oczywiście trzeba przejść. Wrócić do Tai Shaniany. Zobaczymy, co tam zostaniemy. To może być dopiero ciekawe. No dobra. Nie zwlekajmy. Priestess's prophecy that Pelias'on would no longer be himself would have come true. Whatever had happened to him, though, we weren't going to leave him in the lurch. No właśnie, ciekawe, o co chodzi dokładnie. Przekonajmy się. Ja chyba śnię. Okej. Oho. Kolejna walka. To ci zaskoczenie. Los Wysokiego Króla. Druga szczelina między sferami doprowadziła mnie do miejsca, w którym został Pelias'on. A jednak wszystko wydaje się inne. Pelias'on uważa się za Wysokiego Króla Fenvarina, władcę Wysokich Elfów z Tai Shaniany. Czyżby był pod wpływem jakiegoś zaklęcia? Jeśli tak, jak można je złamać? Czy Mhayana, jak sugeruje Tarkat, może mieć z tym coś wspólnego? Muszę się tego dowiedzieć, zanim Pelias'onowi przytrafi się coś gorszego. No dobrze, trzeba walczyć. Nie mamy innego wyjścia. Tak więc do boju, drużyno. Okej, Pelias'on nam pomaga, też nie jest naszym tymczasowym towarzyszem. Czyli stara, dobra taktyka, wali ile wlezie. Jakże nieodzowna. Jakże skuteczna. Widzę, że ran nie można zadawać. W sumie nie jestem zaskoczony. To jest norma. O nie! To jakiś żart. Paralisys sztywny jak drewno. Super! To właśnie to, żeby im było trzeba. Zamienili mnie w kamień. To jak hamuwa. Tak się bawić nie będziemy. Nikt nie będzie zamieniał mnie w kamień. To już jest przegięcie. Koniec tego. Whatever these things might mean, we do not have much time. We must defend the Lion Gate from Kazak. Follow me.
Tak po prostu tam biegł. To jakiś obłęd. Co tutaj się w ogóle dzieje? No tak. Oczywiście. Kolejne starcia. Dobra. Nie zaznaczyłem wszystkich, zobaczmy. Lecimy sobie. Patrzcie. O, patrzcie, możemy to niszczyć. Dobry plan. Duża bomba z zarodnikami. Zajmę się tym w pierwszej kolejności. O ile zdążymy podbiec. Chciałoby się. Wow, wódz hordy. O kurde, aura przywództwa. No to po prostu zajebiście. Dobra. Ej, zajmij się tym łucznikiem. Mamy. Walczymy! Tutaj Szajane. Drżyjcie przed nami. Szalce wojnice hordy. Ja sobie pozwolę przeszukać. A czemu by nie? Serio? Czemu się lepszego? Wow, Jin też potrafi przywalić. To solidnie. Lub na miejscu. No, jeszcze się nie cieszmy. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Możemy to atakować? Chce się atakami specjalnymi? Nie nadążamy z tym, no. Spróbujemy, ale... się wykluje po prostu, zanim możemy już to porządnie kiereszować. A tym razem może się uda. To w sumie... ten atak magiczny, czy cudowny w tym przypadku, jest szybszy, więc można zastosować. Nie wiem, czy my to jak niszczymy, to to się pojawia, czy... no jest tu jeszcze jakiś mutant, no. To działa. Okej. Do bramy lwa. Z rozkoszą. Czy naprawdę nie mogą mieć, żeby nie mogą mieć przy sobie czegoś lepszego? O, właśnie. Zapomnę potem. Kielich życia. Po wypiciu o zawartości kielicha poczujesz przypływ siły. Niestety w kielichu jest tylko łyk cudownej mikstury. Efekt. Zdrowie plus 5. Czas działania nieograniczony. Okej, takiego artefaktu, jakiej magicznej mikstury, to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Jest jednorazowe, trzeba tego rozsądnie użyć. No, monetę, no to już jest lepsze. Chociaż też dupy nie urywa, jak już mówiłem. Cena jest śmieszna. Komu by to dać? Fairis! No jakże? Ona ma najmniej zdrowie. Wspaniały artefakt. Nieograniczony czas działania, to jest świetne. Na zdrowie, moja droga. Z
tutaj się dzieje? Czemu miasto stoi w płomieniach? Co się wydarzyło pod naszą nieobecność? Zaczynam się powoli bać. Kto wie, co się wydarzy, jak przejdziemy właśnie przez portal róży. No dobra, no, nie mamy wyjścia. Sale niepamięci. No dobrze. Co my tam zostaniemy? Takie zasadnicze pytanie. Okej, póki co jest spokój. Może to dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Mać wyjście. Okej, no. Skoro jest taka, powiedzmy, cisza przed burzą, to najprawdopodobniej to możemy właśnie teraz sobie zakończyć. No, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Zobaczymy, jak potoczy się akcja. Tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!